Szanowny Państwo, kochani, widzicie, kto robi drzewa, kto stoi koło pieńku bez przerwy, kto będzie rozpalać w piecu, kto będzie brudny, a później major powie: o ty skurwysynie, zajebany chuju, ty brodacie, ty ciemoku, ty... Nie, ja powiem prawdę dla ludzi, ty ciemoku, ty, nie możesz się umyć? Tak, szanowni państwo, czy ktoś, ja chcę się zapytać państwa, czy ktoś miał piec kaflowy? Kiedyś byli piece kaflowe, a teraz pany się porobili. Pokażę, jakie pany. Co to oznacza? Mają lewe rączki. Nie wiedzą, co to za przyrząd nawet, żeby spytać się. Opowiem historię. I to sprawiedliwą. Ojciec wysłał syna uczyć do księdza. A syn i ojciec do finansów wywał pieniążkami, dawał. A syn hulał na kurwy. A i tak chodził na łajzy. Przyszli wakacje. Przyjechał syn na urlop. No, obiadek. Siedli do obiadku. Ojciec nie wytrzymał i mówi tak: synie, co tam się nauczyłeś po łacinie? Powiedz od słowo. Syn milczy. Dobra, ojciec mówi, to ja ciebie nauczę, synie. Postawił widła, pociągnął wóz do chlewa, otworzył, a była kupa gnoju świńskiego. Wziął syna i mówi tak: co to za przyrząd? A stary widła. Syn milczy. Postawił jeszcze gumiaki. Syn milczy, nadal milczy. Ani be, ani chleba chce. To ojciec powiedział: synie, to ja nauczę. Wiesz, co to jest? Widła. A to jest co to? Avrantus. Inaczej gnój. A wiesz to? Furantus. Inaczej fura. Bo kiedyś nie było ani ciągników, tylko konie i fury byli. A co to jest? Butantus. Buty gumiaki. Nakładaj buty, bierz widła i zapierdalaj, synie. A ojciec na ławce sobie starszy człowiek obserwuje. Jak syn napierdala, że nie tak rączki miał, ale tak dostał. Wiedział, co to widła, wiedział, co to gnój, wiedział, co to fura, wiedział, co to lejca, koń i tak dalej. Tak samo ja mam człowieka wziąłem. Tylko wie, co to fu, wie, co to alkohol, wie, co to piwko, wódka, a więcej nic nie wie, ani urąbać. Czy choć on raz urąbał drzewa? Pytam, panie, bo pan nagrywasz bez przerwy i widział, urąbał? No nie widziałem. Czy on budę przyniósł dla psa, ty pomogłeś i ja niosłem? Tak było. Czy on raz choć psa posprzątał, gówniaki? Nie widziałem. Kto sprzątał? Pan Krzysztof. Widzicie? Prawdę teraz mówię. A wczoraj taka balanga była, jak cholera, a policji nie było. Żeby podjechała, zobaczyła, co się dzieje w świecie. W Polsce. Tak, policjanci.